tej orkiestrze wszystko gra od 28 lat, a orkiestra z roku na rok bije rekordy. Tak było i tym razem w powiecie płockim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała wyjątkowo głośno. Efekt? Ponad 425 tysięcy złotych na koncie. Krótko mówiąc, zgodnie z hasłem tegorocznego finału, cały powiat złapał wiatr w żagle. Cieszy najbardziej to, że pełen przekrój wolontariuszy, osób, którzy charytatywnie działają po to, aby pomagać, no w tym wypadku teraz dla dzieci, od seniorów poprzez najmłodszych, wszyscy się angażują, wszyscy coś dają od siebie, jak nie od strony artystycznej, to tworzą licytacje, aukcje, jakieś sklepiki, gdzie sprzedają swoje fanty, więc świetna sprawa, naprawdę jestem po prostu zachwycony i bardzo pozytywnie taki zbudowany tym, jak duży przybrało to już rozmiar. No i ci trzymam kciuki, że jednak ten rekord będzie pobity z ubiegłego roku. Udało się, bo na terenie powiatu zebrano ponad 100 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. W każdym sztabie przygotowano mnóstwo atrakcji, a mieszkańcy odpowiedzieli hojnością. Było mnóstwo występów, a od najmłodszych zaczynając. Każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Orkiestra po raz ósmy samodzielnie zagrała w Bulkowie. Jestem pełen szacunku dla tych wszystkich, którzy się angażują w wielki finał. Jak co roku. Tu nikogo nie trzeba prosić, tu po prostu jest sygnał, jest rzucane hasło i grono wspaniałych ludzi robi co trzeba. Mam 40 wolontariuszy, tak jak w poprzednich latach, zresztą ta liczba jest stała. Mamy kiermasze, mamy stoiska wewnątrz, na zewnątrz, kupę atrakcji takich jeszcze poza występami. W efekcie w gminie zebrano ponad 40 tysięcy złotych. Orkiestra głośno i wyraźnie za sprawą Gminnej Orkiestry Dętej zagrała również w gminie Bielsk. Tu udało się zebrać ponad 27 tysięcy złotych. Zgłosiło się 19 wolontariuszy. My gramy w orkiestrze od 9 lat. Mamy liczne licytacje, kiermasz. Orkiestra nas zaszczyca, dęta, także... Głośno i radośnie grano w Drobinie. Tu również na wysokości zadania stanęli wolontariusze. Jak co roku w programie mamy wiele atrakcji. Między innymi mamy fotobudkę, szczudlarzy, mamy loterię, mamy zjeżdżalnie dmuchane i oczywiście coś do przekąszenia. Tak naprawdę w tym roku sztab składa się z 94 wolontariuszy zewnętrznych i około 30 wolontariuszy takich sztabowych. Tu także odbyły się licytacje, atrakcyjnych przedmiotów nie brakowało. Wśród nich dzień w fotelu wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, przejażdżka zabytkowym samochodem MO, a także dzień w fotelu starosty. Dla mnie to bardzo miłe, móc w ten sposób kogoś przyjąć u siebie w pracy, pokazać mu tą pracę właśnie od innej strony, a też i tak oprowadzić o tym, co najciekawsze w tym powiecie. A jeśli właśnie w ten sposób możemy się przyczynić do tego, że w tych puszkach się znajdzie więcej pieniędzy, to jak najbardziej zaangażowanie tutaj jest warte, że tak powiem, wszelkiego, co się tylko powinno zrobić, aby się udało. Z licytacji gmina Drobin zebrała ponad 11 tysięcy złotych z całego dnia, natomiast prawie 30 tysięcy. Zbiórka jeszcze trwa. Jak co roku głośno grano również w Słupnie. Tu rozpoczęło się wszystko od pierwszego balu przedsiębiorców. Na nim licytowano atrakcyjne przedmioty, pióro, książki, ale największą kwotę, 10 tysięcy złotych, udało się uzyskać z licytacji piłki z autografem sędziego Szymona Marciniaka. Przedmiotów na licytację było zdecydowanie więcej, a i atrakcji nie brakowało. Przyciągnęły one mieszkańców do hali szkoły podstawowej w Słupnie. Tu w programie były m.in. występy dzieciaków. Ostatecznie w gminie zebrano ponad 67 tysięcy złotych. W gminie Bodzanów postawiono na oryginalność. Mieszkańców zaproszono na koncert gwiazd, a tych na scenie nie brakowało. Wcielili się w nie mieszkańcy i pracownicy urzędu gminy, a swoim poczuciem humoru zapewnili wszystkim wyjątkowo dobry wieczór. Liczą się koszty, tak? U nas najlepiej było bezkosztowo. Jak to zrobić bez kosztów? Żeby nie było dużo pieniędzy włożonych, a efekt super. No i powstał koncert gwiazd. W gminie kwestowało 80 wolontariuszy, było mnóstwo atrakcyjnych przedmiotów wystawionych na licytację. Drogami gminy po raz kolejny przejechał offroad. Tu udało się zebrać ponad 21 tysięcy złotych. Ostatecznie w gminie zebrano ponad 53 tysiące złotych. Bardzo się z tego cieszę, frekwencja niesamowicie wysoka. Myślę, że strach pomyśleć, co będzie w przyszłym roku. Z roku na rok naprawdę impreza pęcznieje. Brakuje nam hali sportowej, już teraz do wójta bije o to, żebyśmy pobudowali halę sportową, bo frekwencja wyśmienita, fantastyczna.
fantastyczne licytacje, naprawdę sama radość. René Bogiel wcielił się także w jedną z gwiazd na koncercie w Bodzanowie i jak sam przyznaje, to była bardzo dobra zabawa. Trzeba mieć dystans do siebie po prostu. Jeżeli ma się dystans, to jest dobra zabawa, a jeżeli jest dobra zabawa, to myślę, że bawią się wszyscy i to się przenosi. Ta energia przenosi się po prostu na zewnątrz. Także rewelacyjnie. Czułem się fantastycznie i chętnie bym to powtórzył. W każdej z gmin powiatu płockiego przygotowano mnóstwo atrakcji. Były występy, licytacje, a puszki wolontariuszy szybko się zapełniały. W gminie Radzenowo zebrano ponad 50 tysięcy złotych. W Sikorzu, w gminie Brudzeń Duży ponad 3 tysiące, a w Brudzeniu ponad 1700. W mieście i w gminie Gąbin prawie 21 tysięcy złotych. W gminie Łąck ponad 3100 złotych. W gminie Mała Wieś zebrano ponad 44 tysiące złotych. W gminie Słubice ponad 16 tysięcy. W gminie Stara Biała ponad 15 tysięcy złotych. Podobnie jak w Starożrebach. Natomiast miasto i gmina Wyszogród zebrały ponad 37 tysięcy złotych. Pomimo chociażby tych tragicznych sytuacji, które miały miejsce rok temu, to właśnie ludzie nie czują się odstraszeni, czy powiedzmy gdzieś tam zdystansowani, a wręcz przeciwnie, jeszcze coraz mocniej starają się dać z siebie wszystko, aby pokazać, że no jednak dobro ma większą siłę rażenia niż te wszystkie negatywne, czy właśnie takie złe emocje, które gdzieś tam są wokół tego budowane. I o to chodzi. Tu nie ma przymusu. Każdy robi to według własnej woli i chęci i cieszę się, że jednak tych, którzy mają tą dobrą wolę, jest więcej niż tych krytykujących. Hasło tegorocznego finału brzmiało wiatr w żagle, a jego celem było pozyskanie środków dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.